Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Duch prawdy doprowadzi was do całej prawdy. Tyle razy wybieraliśmy kłamstwo, tyle razy żyliśmy w zakłamaniu, że utraciliśmy już smak prawdy. Przestała ona być już dla nas naczelną wartością. Zwrot "cała prawda", użyty przez Jezusa, wskazuje na dynamizm objawienia. Bóg objawia się stopniowo, najpierw przez proroków Starego Przymierza, potem przez Słowo Jezusa zawarte w Nowym Testamencie i wreszcie przez Ducha Prawdy zesłanego na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty jest kontynuatorem misji Jezusa. On doprowadza ją do pełni. Przyjęcie całej prawdy jest uzależnione od kondycji człowieka, od jego zdolności percepcyjnych. Duch Święty działa w imieniu Chrystusa. To, co objawił Duch Święty Kościołowi albo każdemu z nas z osobna na osobistej modlitwie, nigdy nie może być sprzeczne z tym, co objawił Jezus. Zgodność i wewnętrzna spójność tych objawień jest warunkiem ich autentyczności. Jeśli ktoś, jak mówi święty Paweł, głosiłby inną Ewangelię od tej zapisanej na kartach Biblii, to możemy być pewni, że nie ma on Ducha Chrystusowego, Ducha Prawdy, ale Ducha kłamstwa i zamętu. Potrzeba nam roztropności w procesie rozeznawania duchowego. Równie ważne jest posiadanie znajomości Słowa Bożego. Łatwo bowiem manipulować i oszukiwać tych, którzy mają słabą wiedzę. Niech ten dzisiejszy fragment Ewangelii będzie dla nas zachętą do regularnego studiowania Słowa Bożego i do nieustannego poszerzania swojej wiedzy religijnej.